Cześć! W dzisiejszej Ewangelii grzesznicy są porównani do ludzi, którzy potrzebują lekarza. No właśnie, dzisiaj to lekarz stał się takim czymś bardzo normalnym, mm. czymś, co, do, czego częściej się, do kogo się częściej udajemy. No ale też starzają się sytuacje, w których po prostu, nawet jeżeli nie lubimy takich wizyt, coś się takiego w naszym życiu dzieje, że mówimy, nie dajemy tutaj rady, musimy do lekarza, szczególnie, jeżeli wyobrazimy sobie, że ta metafora jest czasów Jezusa, kiedy to naprawdę była już smutna konieczność i to jeszcze kosztowna, to wówczas jesteśmy na dobrą tropie. Taka sytuacja, w której zdaję sobie sprawę, że już dalej sama nie mogę, że po prostu... Nie jestem w stanie tej najważniejszej rzeczy w moim życiu rozwiązać sama. Nie jestem w stanie tego grzechu, który mnie dławi, który mnie dusi, rozwiązać sama. To jest ten moment, w którym otwieram mój dom dla Jezusa. Dlatego Jezus mówi, przyszedłem do grzeszników. Tak, oni mnie potrzebują, otwierają swoje domy przede mną. I to jest takie prawdziwe, Spotkanie, to nie jest rozmowa już o niczym. Kiedy zostawiam się, mówię, nie, właściwie wszystko jest dobrze i tak dalej. I wtedy zostawiając się w ten sposób, nie pozwalam, by Jezus dotknął tego miejsca, które mnie aktualnie boli. Bez niego nie jestem w stanie dalej. To jest ten warunek, o którym Jezus mówi dzisiaj. I to jest ten prawdziwy lekarz, który jest w stanie uleczyć miejsce. Z którym do niego przychodzę. Tak to widzę, tak to czuję, dzielę się z tobą, podzielę się ze mną. Co ty myślisz?